10 najgorszych gospodarek na świecie, materiał opracowany na podstawie magazynu Forbes. Madagaskar, ubogie społeczeństwo wyspy, eksploatuje środowisko w destrukcyjny sposób. Lasy są wycinane i wypalane pod pola uprawne. Bardzo uboga ziemia powoduje, że po dwóch, trzech latach uprawy są nieopłacalne, co przyczynia się do dalszego wypalania lasów. Wyjałowiona ziemia, pozbawiona większej roślinności, szybko eroduje. Woda wypłukuje ziemię, co prowadzi do powstania ogromnych rozpadlin, a w niższych partiach rzek do gromadzenia się dużych ilości piasku. Zapotrzebowanie na energię w głównej mierze zaspokaja węgiel drzewny. Jego produkcją zajmuje się spory odsetek społeczeństwa kosztem najwyższego surowca drewna. PKP Per capita to 412 dolarów, zaś stopa inflacji to 8%. Gana. Na początku lat 90. XX wieku rząd Gany porozumiał się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym. Nastąpiła radykalna przebudowa gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, dewaluacja pieniądza. Redukcja wydatków socjalnych, ograniczenie zakresu kontroli cen oraz ograniczenie liczby urzędników w państwowych instytucjach. Z surowców mineralnych można wymienić dosyć bogate złoża złota, boksytów, ród, manganu i diamentów. Mimo takiego bogactwa PKB per capita to 671 dolarów, zaś stopa inflacji to 16%. Liberia. Liberia jest znana jako kraj taniej bandery. Zarejestrowane tu statki tworzą największą flotę na świecie. O co chodzi? Jest to bardzo proste. Kiedy mamy statek, musimy nadać jemu jakąś banderę. W Polsce bandery są drogie. Inne państwa mają tańsze, więc wielu żeglarzy decyduje się na zakup obcej bandery i pływanie pod obcą flagą. W tym przypadku Liberia oferuje najtańsze bandery. ONZ zalicza Liberię do grupy jednych z najsłabiej rozwiniętych państw świata. Doświadczona przez jedno z najbardziej okrutnych wojen domowych na kontynencie, Liberia jest względnie spokojna dopiero od 2005 roku. PKB per capita to 234 dolary, zaś stopa inflacji wynosi 10%. Eritreia. Gospodarka Erytrei została zniszczona w wyniku wojny z Etiopią. Dużym problemem są susze, które powodują klęski głodu. Odbudowa infrastruktury rozpoczęła się w 2001 roku. Ze względu na stabilizację polityczną Erytrei udało się przyciągnąć inwestorów zagranicznych z USA i Europy Zachodniej w dziedzinie górnictwa i turystyki. Niestety sposób w jaki rządząca partia realizuje swoją politykę gospodarczą z pewnością nie przybliża kraju. Do osiągnięcia postawionych celów. PKB per capita to 363 dolary, lecz stopa inflacji to aż 30%. Burundi. Jest to słabo rozwinięty kraj rolniczy z zachowanymi przerzutkami ustroju rodowego. Rolnictwo zatrudnia około 91% ogółu zawodowo czynnych i dostarcza 48% produktu krajowego brutto. Słabo rozwinięty przemysł skupia się głównie w największym mieście kraju, brak linii kolejowej sieć drogowa słabo rozwinięta. Dodatkowo Burundi ma stały ujemny bilans wymiany handlowej, eksport głównie kawy poza tym bawełny i herbaty, handel głównie z Belgią, Niemcami i Japonią. Ten spustoszony przez wojny środkowoafrykański kraj potrzebuje, zdaniem Afrykańskiego Banku Rozwoju, niemal 6 miliardów dolarów na inwestycje w telekomunikację, infrastrukturę energetyczną i w transport, żeby dociągnąć pod względem gospodarczym kraje subsaharyjskie. PKB per capita to 163 dolary, stopa inflacji wynosi 8,5%. Nicaragua Nicaragua to nadal dość słabo rozwinięty kraj, w którym dominuje rolnictwo, głównie wielkie plantacje bawełny i kawy. Ponadto uprawia się kukurydzę, ryż, rośliny strączkowe, warzywa, tytoń i banany. Choć Nicaragua kryje wiele surowców mineralnych, na uwagę zasługuje jedynie eksploatacja złota i rud miedzi. Przemysł przetwórczy jest również słabo rozwinięty. Zadłużenie tego państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1350 dolarów czyli wartość średniego zarobku na okres 4 lat. Politycy tego kraju na czele z prezydentem manifestują duże niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości w związku z wysokością odsetek, na których spłatę państwo przeznacza 50% dochodu. PKB per capita to 971 dolarów i stopa inflacji 1%. Sierra Leone jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. ONZ zalicza ten kraj do grupy jednych z najsłabiej rozwiniętych państw świata. Swoją gospodarkę opiera prawie wyłącznie na wydobyciu diamentów. Obecnie są też złoża innych minerałów, takich jak ruda tytanu, rutyl czy boksyty. Około 2 trzecich ludności żyje z rolnictwa i rybołówstwa, jednak te dziedziny, podobnie jak cała gospodarka i infrastruktura, są bardzo słabo rozwinięte. PKB per capita to 310 dolarów, zaś stopa inflacji wynosi 11%. Gwinea. Mimo bogatych złóż surowców jest to jedno z najuboższych państw świata. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, uprawa kawy, ryżu, manioku, prosa, sorga czy bananów. W Gwinei znajduje się 30% wszystkich światowych złóż boksytów, a kraj jest drugim eksporterem tego surowca. Inne surowce to rudy żelaza, tytanu, niklu, diamenty i złoto, których eksploatacja jest rozwijana. Istnieje niewielki przemysł obówniczy, drzewny i spożywczy. ONZ zalicza Gwinę do grupy najsłabiej rozwiniętych państw świata mimo dużej ilości surowców. Niektórzy specjaliści od gospodarki twierdzą, że państwo takie jak Gwinea jest niemożliwe do nieutrzymania a jednak niektórym się to udaje. PKB per capita to 414 dolarów, zaś stopa inflacji 8%. Demokratyczna Republika Konga Obywatele Demokratycznej Republiki Konga należą do najbiedniejszych na świecie. Gospodarka Demokratycznej Republiki Konga znacznie ucierpiała od połowy lat 80. XX wieku. W latach 60. Demokratyczna Republika Konga była drugim najbardziej uprzemysłowionym państwem Afryki po Republice Południowej Afryki, z dobrze prosperującym przemysłem górniczym oraz względnie wydajnym rolnictwem. Pierwsza oraz druga wojna domowa w Kongu doprowadziły do znacznego spadku produkcji oraz zysków państwa, spowodowały zwiększenie długu zewnętrznego, a przede wszystkim doprowadziły do śmierci 5 milionów osób. Wskutek działań wojennych i ściśle związanych z nimi głodu oraz chorób ucierpiało naprawdę wiele istnień. PKB per capita wynosi 172 dolary, zaś to po inflacji 51%. Zimbabwe, państwo położone w południowej Afryce. Jego stolicą jest Harare. 30 lipca 2008 roku dyrektor Banku Centralnego Zimbabwe Gideon Gono ogłosił, że aby ograniczyć skutki hiperinflacji od 1 sierpnia przeprowadzona zostanie denominacja dolara Zimbabwe w proporcji 10 miliardów do 1. Jednym z powodów podjęcia decyzji o denominacji był problem ze systemem informatycznym banków, które nie zostały zaprogramowane do obsługi kwot z tak olbrzymią zer. PKB per capita wynosi 375 dolarów, stopa inflacji zaś 5%. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście następny odcinek oraz koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo to pomaga kanałowi i pozwala go pozycjonować, jak pewnie zresztą wiecie. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie ostatnim czasem poruszam, wydaje mi się, ciekawe tematy dotyczące komunizmu, PRL-u, ale też innych zagadnień, jak na przykład zimna wojna, o czym opowiadałem. Ostatnio. Cześć.